Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym raporcie z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, raporcie łyżwiarskim. Alek Zięciołowski w Pekinie i Piotr Dębowski tutaj na miejscu w Warszawie. Alek, widzę, jesteś w drodze. Skąd ty wracasz? Od razu zaznaczam, słuchajcie, oglądajcie nas dzisiaj, bo za chwilę połączymy się ze znakomitym gościem z Pekinu, z osobą, którą zapowiadaliśmy, z Patrycją Maliszewską. Ona już się podłącza ze swoim sprzętem i za chwilę będzie dla nas dostępna. A ty, Alek, powiedz tylko krótko, skąd wracasz? No ja wracam właśnie z tego miejsca, w którym z Patrycją między innymi widzieliśmy się dzisiaj, czyli z Capital Indoor Stadium, czyli tej hali, w której będą nasi reprezentanci w short tracku rywalizować. No wracam po ciężkim i smutnym dniu tak naprawdę, no bo dzisiaj się okazało to, co się okazało, że siostra naszego gościa jutro na 500 metrów na swoim koronnym dystansie niestety nie wystartuje i nas to, no mnie też podejrzewam, że w zupełnie innej skali uderzyło to w Patrycję, która nam pewnie o tym zaraz powie. No już nie mówiąc o samej Natalii, prawda, która tutaj przyjechała, wiadomo po co. No tak, aż sobie nie chcę wyobrażać, jak ona się czuje. Generalnie wszyscy są troszeczkę tą informacją przybici. No, właściwie nic nie można zrobić. Dobrze, łączymy się z naszym znakomitym gościem. O, dzień dobry, Patrycja, witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Wiesz co, ja tak mówię dzień dobry, chociaż to słowo chyba dzisiaj jest nie na miejscu, tak? Bo to nie jest dobry dzień dla polskiego short tracku, dla twojej siostry, dla Natalii, dla ciebie, w ogóle dla nas, dla dziennikarzy, dla kibiców polskiego sportu, no bo już teraz chyba możemy to tak potwierdzić właściwie na pewno, prawda, na 100%, że Natalii nie zobaczymy jutro w tych kwalifikacjach na 500, tak? Zgadza się to? No tak, z tego co wyszły oficjalne komunikaty, to tak, już możemy to oficjalnie powiedzieć. Natalia niestety nie pojawi się na starcie 500 metrów i powiem tak, że ten tydzień był bardzo trudny, bo ta nadzieja umiera zawsze ostatnia, więc do końca czekaliśmy, liczyliśmy na to, że po pierwsze te testy będą szły po myśli, a po drugie nawet jeżeli nie będą szły, to że uda się, że te protesty będą pozytywnie rozpatrzone. No i niestety dostaliśmy obuchem w łeb i musimy się zmierzyć z sytuacją taką, jaka teraz jest. Ale no to jest trudne, bo i też miks nasz traci dziewczynę, która startuje, rozpędza i robi przerwę od samego początku, więc no nie wiem, no to jest trudne, to jest naprawdę bardzo trudne. Ja wiem, że tobie trudno o tym mówić, a to w ogóle bije nie tylko w samą Patrycję, prawda, ale tak jak powiedziałaś właśnie w mix, przecież jutro te pierwsze medale właśnie w tej konkurencji zostaną rozdane. Też gdzieś tam pewno to mocno uderza też w ciebie, a ty przecież jutro też startujesz w kwalifikacjach na 500 metrów, więc naprawdę to jest niewesoła sytuacja. Ja wiem, że na pewno o wielu rzeczach nie możesz mówić, nie chcesz mówić i nie jest to też potrzebne, ale czy możesz chociaż troszeczkę zdradzić, jak Natalia to wszystko teraz przyjmuje, przyjęła tę sytuację, bo jak wcześniej rozmawiała z Alkiem Dzięciołowskim, kiedy Alek nagrywał dla TVP Sport rozmowę po tym, jak Natalia trafiła do izolacji, no to Natalia była bardzo tak optymistycznie nastawiona do tych najbliższych dni. Wierzyła, że to się zaraz skończy, że ona wróci do trenowania, wróci na lód i wszystko będzie dobrze. Okazało się, że nie jest dobrze. I czy coś możesz nam powiedzieć, jak ona to przyjęła? Nie miałyśmy okazji rozmawiać, ale ja dużo czuję gdzieś tam. Ta energia, która krąży, uderza we mnie. I jakby próbowałam sobie wyobrazić siebie w jej sytuacji i wydaje mi się, że każdy, kto by postawił się w jej sytuacji, czułby się dokładnie tak, jak zapewne Natalia się czuje, czyli to jest złość, to jest smutek, to jest niedowierzanie, to jest jakieś poczucie niesprawiedliwości w tym wszystkim, bo to nie jest tak, że to przyjechała jakaś tam dziewczyna, która może z zaskoczenia zdobędzie medal albo będzie w pierwszej dziesiątce, tylko no my wiemy, jak Natalka jeździła od ostatnich 4 lat, a nawet więcej, więc
mówię, nie rozmawiałyśmy za dużo, bo jakby ja też szanuję jej prywatność i wiem, że ona musi to przeżyć na razie na swój sposób i ja jej tylko dam znać, że ja tutaj jestem, napisałam jej tylko, że mi też jest z tym ciężko, bo to jednak już taka ostateczność dzisiaj zapadła i żeby wiedziała, że ja tu jestem, jeżeli będzie chciała pogadać, to ja tu jestem, jeżeli będzie chciała popłakać, to popłaczemy sobie razem. Jeżeli będzie chciała pomilczeć, to ja też tutaj jestem. Natomiast też jest Piotrek, który gdzieś tam też dla niej jest dużym wsparciem i no i jakoś tak wiem, że jeżeli będzie potrzebowała tej pomocy, to wie, gdzie szukać i mówię, na razie dajemy jej też czas na to, żeby przeżyła te emocje na swój sposób i wtedy może będzie gotowa też, żeby zacząć o tym rozmawiać. Dobrze, Alek, widziałem, że chcesz coś powiedzieć. Tak, bo to, co powiedziała Patrycja, ja się z tym zgadzam w 100% i to jest niezwykle cenne, bo znaczy, cała ta sytuacja uderza generalnie w sport, w fair play, w cały generalnie olimpizm, moim zdaniem. To jest żenująca sytuacja, że coś takiego do czegoś takiego doszło. Natomiast Alek nam teraz troszeczkę odleciał, ale Alek jest tak. W drodze. Słuchajcie, on wraca gdzieś tam w okolice stadionu olimpijskiego. Jestem, czy teraz nie? Alek, chyba cię słyszymy. Słyszymy, mów dalej. Tak, tutaj słuchajcie, przejeżdżam właśnie koło stadionu olimpijskiego, na którym, popatrzcie zresztą, na którym no już rozpoczyna się ceremonia otwarcia i wielkie były tutaj wybuchy, fajerwerki. Natomiast kończąc myśl, bo nie wiem, kiedy mnie urwało dokładnie, Natalia jest w tej dobrej sytuacji w Pekinie, że ma Patrycję, ma Piotrka i ma grono ludzi sobie naprawdę bliskich, gdzie po prostu jest to oparcie, jest to jak trzecia noga i ona wie, że może na nich polegać i wie, że w tych chwilach cholernie trudnych, bo tego myślę, że żaden sportowiec, żaden inny człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak się czuje sportowiec, który przyjeżdża na zawody życia, z formą życia, które są raz na 4 lata i ona wie, że tam może po prostu zdobyć złoty medal i nagle nie kontuzja, nie upadek, nie rywalizacja ją z tego wywala, tylko jakiś durny przepis w durnych Chinach z durnym patykiem w nosie i ona nie może startować. Natomiast wiem, że bliscy ją będą wspierać. Tak, tak, tak. Ja tak sobie myślę, że w ogóle jak jeszcze było troszeczkę czasu do rozpoczęcia tych igrzysk, to chyba nikomu do głowy by nie przyszło, że coś takiego może się wydarzyć. Jeżeli ktoś rozpatrywał szansę na medal Natalii, to raczej się zastanawiano, oj, wiadomo, to jest short track, to potwierdzisz przecież, Patrycja, i tu się wszystko może zdarzyć, bo po każdym biegu sędziowie się spotykają, analizują, czy tam ktoś kogoś nie dotknął, ktoś komuś nie zajechał drogi, ktoś nie pojechał w jakiś nieregulaminowy sposób i często zdarzają się te dyskwalifikacje albo upadki po prostu, tak, w ferworze walki. I tutaj zawsze mieliśmy takie wątpliwości, że coś takiego może się wydarzyć, natomiast nikt chyba nie pomyślał, że COVID, a właściwie pozytywne testy mogą spowodować, że po prostu Natalii nie zobaczymy na starcie. I to jest jakaś niepojęta historia. I mnie to najbardziej wścieka fakt, że te wyniki są takie niejednoznaczne, że raz pokazują tyle, raz pokazują tyle, że to jest gdzieś blisko tej granicy. To Marek Kania nam wczoraj opowiadał, że tam próg chyba to jest według jakiejś skali 40, a nasi sportowcy mają na przykład 38, 39, albo tak jak Natalia czy Magda Czyszczoń, przecież już raz był wynik negatywny, tak? I nagle następnego dnia się okazuje, że znowu coś jest nie tak. To można po prostu zwariować. No, no niestety, jakby my też nawet nigdy nie wiedzieliśmy o tym, że w ogóle są jakieś skale, jakby zazwyczaj było tak, pozytywny, negatywny, a tutaj wychodzi, że coś jeszcze jest na jakiej podstawie oni mierzą to, jakie to jest zakażenie. Natomiast no, poprzez tą naszą pracę z psychologiem też zdaliśmy sobie sprawę, że są pewne rzeczy, na które my nie mamy wpływu i jak bardzo ja się nie denerwowałam dzisiaj przez cały tydzień, bo i te noce były jakieś ciężkie, tak dzisiaj już kiedy oficjalnie wyszedł komunikat, że Natalia nie będzie startować, to po prostu usiadłam sobie tutaj na swoim łóżku i po prostu musiałam to wypłakać. Musiałam to wypłakać, bo tego już się nazbierała. Wiedziałam,
że tak, te, może dzisiaj przed startem to mi akurat pomoże trochę. Tak, ja tutaj teraz powiększyłem, że tak powiem, okienko Alka, bo zobaczcie, Alek teraz wraca do siebie, do hotelu z pracy i też musi wejść. O, właśnie takie nieprzyjemne historie to testowanie. Alek, dziękuję ci, że to pokazałeś, bo to pewno wielu też interesuje, jak to wszystko wygląda. No i później może pójść w końcu Alek do siebie, do pokoju, tak? A gdzieś tam też czeka, tak jak sportowcy, na wyniki i te wyniki no bywają przecież bardzo różne, prawda? I trzeba się z tym liczyć, ale wracając do tego, co mówiłaś ty, Patrycja, no mi się wydaje, że tutaj właściwie w tej sytuacji to jest coś takiego, że tu nic za bardzo nie można teraz zrobić. Trzeba czekać, nie wiem, na jakieś zmiłowanie z góry, że ta sytuacja się odmieni. Tutaj jeden z naszych stałych słuchaczy i widzów. Dzień dobry, panowie, witam również przede wszystkim panią Patrycję. Miałbym pytanie do pani Patrycji, jak podnieść się w momencie, gdy traci się mocny punkt? Jak sobie z tą presją poradzić? No, cały czas o tym rozmawiamy, ale możesz jeszcze, Patrycja, w jakiś sposób się odnieść do tego. Ja powiem tak, że no, sportowcy, i może tak jakby na swoim przykładzie, ja wiem, że z takimi trudnymi momentami my mierzymy się praktycznie codziennie, no bo na każdym treningu próbujemy przekroczyć gdzieś tam swoją granicę, oczekujemy od siebie dużo, dajemy od siebie dużo. Różne rzeczy dotykają nas i to zmęczenie fizyczne, psychiczne, po którym jesteśmy, dajmy na to, na zawodach weryfikowani. Nie zawsze ten wynik jest satysfakcjonujący, mimo tego, że staraliśmy się i dawaliśmy z siebie wszystko na treningach. I trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się idzie i w którą stronę się idzie i dążyć do tego celu. Sytuacja ta, która teraz ma miejsce, jest o tyle inna i tyle taka niejasna, że na ten wynik, mimo tego, że nie mamy żadnych objawów, nie mamy żadnego wpływu. I jedyne, o czym trzeba pamiętać, to, że igrzyska, oprócz tego jutrzejszego dnia i 7 lutego, nie kończą się. Że Natalia ma jeszcze szansę wystartować na innych dystansach, na których, jak pokazała w tym sezonie, jest mocna. Więc to był taki punkt zaczepienia, w którym jeszcze rozmawiałyśmy, jeszcze przed tym jej wyjściem do tego hotelu, w którym przebywa na izolacji, że bardzo się cieszę, ja jej to nieraz mówiłam, że bardzo się cieszę, że ma coś więcej niż tylko 500, że to nie jest jedna szansa i to jest koniec. Więc tak, może jak nie 500, to 1000, prawda? Tutaj sobie tak patrzę na taką ściągawkę, bo sobie wypisałem dokładnie, kiedy są te dni startowe w short tracku. Wiadomo, jutro jest ten pierwszy dzień, później 7, 9, 11, 13 i 16 lutego. 9 lutego są te biegi kwalifikacyjne na dystansie 1000 metrów i co ważne też, są półfinały drużynowe. Jest bieg sztafetowy. Tak. Sztafetowy, więc to też jest istotne. Tutaj ktoś napisał, Paweł, warto u bukmacherów obstawiać, że wygra Chinka. Ja wiem, że to są takie teorie spiskowe troszeczkę, ale powiem wam, że śledzę w mediach społecznościowych różne profile różnych łyżwiarek, łyżwiarzy, i na profilach japońskich panczenistek Miho Takagi na Okodaira znalazłem takie opinie kibiców, japońskich kibiców, żeby nie było, że to chodzi o polskich, gdzie oni zaklinają rzeczywistość i prawie się modlą o to, żeby właśnie na Okodaira czy Miho Takagi nie trafiły nagle do izolacji, żeby się nie okazało, że mają jakieś pozytywne cechy, bo tam niektórzy kibice nawet zaczęli analizować, że właśnie Japonki należą do faworytek w pewnych konkurencjach i są bardzo groźne dla reprezentantek Chin. I tutaj chcąc, nie chcąc, nawet jak człowiek by tego nie chciał mówić i myśleć o tym, to gdzieś tam przychodzą do głowy takie myśli, że no kurczę,
żeby tutaj nie było jakiegoś pola na jakieś dziwne manewry, takie, które powodują wyeliminowanie na przykład jakichś głównych tam faworytów czy kontrkandydatów do walki o medale. Alek, czy w Pekinie o takich rzeczach wśród dziennikarzy na przykład się mówi? Wiesz co, mówi się, ja słyszę coraz więcej plotek i mówię, że są plotki, bo ja nie dotarłem jeszcze do źródła. Mam pewien pomysł, żeby to źródło znaleźć, natomiast plotki pojawiają się, Patrycja, pewnie ty słyszałaś też na temat Kanadyjczyków, że Kanadyjczycy podobno zrobili sobie imprezę u siebie w Kanadzie, taką teoretycznie covidową, po to, żeby dostać papiery na to, że tego covida przeszli i te papiery mają. Tylko tak naprawdę ja... Dopóki nie potwierdzimy tego u źródła, dopóki nie będzie właśnie, prawda, prawdy, tak. To szkoda jest o tym mówić, dlatego że możemy kogoś po prostu oczerniać niepotrzebnie. No Kanada, gdzie jest w short tracku, wszyscy wiemy, prawda? Chociaż, ja dzisiaj byłem na treningu, zanim przyszedłem na wasz trening, Patrycja, wcześniej trenowały przecież Kanadyjki właśnie i oglądałem Kim Butę. Tak. No Kim Butę, wiadomo, rekordzistka świata na 500 metrów. No, fantastyczna postać, z którą przecież nieraz rywalizowałyście. Ona po każdym swoim odcinku, który przejechała, kładła się na bandę, leżała i głęboko oddychała. I zastanawiam się, no ona wyglądała jak trochę chora, szczerze mówiąc, ale być może to jest moje laickie spojrzenie na sprawę i być może zasugerowałem się tymi opiniami i plotkami, o których gdzieś tam kiedyś słyszałem. Tylko mówię, nie chciałbym, żeby plotki wdarły się do tego naszego profesjonalnego, że tak powiem, życia, bo to może strasznie dużo zniszczyć i te plotki mogą zrobić więcej szkody, prawda, niż pożytku. Tak. Ale... ja też tak uważam. I powinniśmy, znaczy no to jest trudna sytuacja, właśnie nie mamy żadnego potwierdzenia, jest wiele plotek, które chodzą, że teraz to jest COVID, wcześniej kto brał, bierze doping, tak, bo coś się dzieje, więc dopóki kogoś się nie złapie za rękę albo rzeczywiście nie ma jakiegoś potwierdzenia, ja sobie zdaję sprawę, bo kiedyś też próbowano mnie posądzić o doping, mimo tego, że tak naprawdę no akurat w tamtym momencie ja w ogóle nic nie jeździłam i ja wiem jak to boli, bycie oczernianym i bycie takim no niesłusznie ocenianym i jakby no po prostu wystrzegam się tego i dopóki nie będzie jakichś dowodów na to wszystko, że to gdzieś było kręcone, co w ogóle jakby złamie moje zaufanie do ludzi, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był aż tak zdeterminowany, żeby tak to wszystko pokręcić, bo nie o to chodzi w ogóle na igrzyskach. Tylko wiesz, Patrycja, pamiętasz Soczi? Akurat w Soczi byłaś na igrzyskach, prawda? No 8 lat temu. Tam też się widzieliśmy. No, tak. Też nikomu nie przyszło do głowy, że Rosjanie mogą zrobić to, co zrobili, prawda? Dziura w ścianie, słynna, przemycanie tych wszystkich środków dopingujących gdzieś tam właśnie przez tą ścianę, podmienianie próbek, jakieś tam służby FSB zamieszane w to, żeby te próbki otworzyć, zamknąć, przelać, dolać, zalać i zrobiła się z tego gigantyczna afera, więc ja już tak w takie podejście fair play w sporcie przestałem wierzyć do końca, natomiast zgadzam się z tobą w 100%, że nie ma co oczerniać, dopóki nie mamy dowodów, zwłaszcza Kanadyjczyków, którzy rzeczywiście, no tak jak mówię, no, od lat zdobywają medale, na wszelkich imprezach i nie jest to jedna osoba, tylko wiele tych osób. No. Tak, ale słuchajcie, co ciekawe powiedziałeś, ja jeszcze tak chciałam dodać, bo tak, że tak. Kim Butę bardzo ciężko oddychała, bo ja powiem szczerze, że aż zaczęłam się zastanawiać, czy na tych halach nie jest jakieś inne ciśnienie, bo mi od samego początku bardzo ciężko się tam oddycha i ja aż zaczęłam mówić głośno, że ja się czuję tam jak na wysokości. Czy przypadkiem tam nie ma, no bo tak, bo jakby wiadomo, że są namioty tlenowe i że można sobie trenować to, tak zaczęłam się zastanawiać, bo po prostu ten oddech jest taki no cięższy niż tak normalnie, a już jesteśmy tutaj dość długo, więc aklimatyzacja dawno przeszła. Tak, ale wiecie co? Cały czas, jeszcze tylko Piotrek skończę zdanie, bo mamy opóźnienie, żebyśmy sobie nie... Jasne. Ja mam podobnie, mam cały czas takie poczucie, że chce mi się spać. I tak jak Patrycja mówi, aklimatyzacja już przeszła, no bo jesteśmy tu już ponad tydzień, prawda, 7 godzin różnicy, no to już powinno być okej. I mam takie w zasadzie momenty, że głowa mi opada, czego na ogół tak nie mam, no jeszcze nie mam tylu lat, żeby mi tak głowa opadała w ciągu dnia, no. Mimo, że może nie widać. No właśnie, widzisz, to może być trochę mylące, ale słuchajcie, jeśli chodzi o Pekin, to ja jeszcze z letnich igrzysk pamiętam, że tam w ogóle jest taki specyficzny mikroklimat. Nie potrafię powiedzieć, czy to się jakoś
przekłada na ciśnienie akurat, tak? Ale wiadomo, że jest duże z kolei zanieczyszczenie, jest ten smog i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakie teraz są warunki, czy są wieczne, czy niewieczne. Przy okazji, słuchajcie, dziękujemy, że chociaż może nie jest to jakaś wielka liczba, ale oglądacie nas też na żywo, a będzie można to wszystko oczywiście później sobie otworzyć na kanale normalnie w mediach społecznościowych. Rozumiemy, że dużo kibiców teraz w tym momencie też spogląda gdzieś tam na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich, bo to przecież się zaczęło, ale gdzieś tam przez okno też pewno widzi ten stadion i wie, że coś tam się dzieje. Martwiliśmy się troszeczkę o połączenie na przykład z Alkiem bardziej niż z Patrycją. Chodzi o internet, bo organizatorzy często tak robią, że kiedy jest tak wielkie skupisko ludzi, kiedy jest taka ceremonia na przykład otwarcia czy zamknięcia igrzysk, to też się wyłącza internet, ogranicza się tę możliwość komunikacji, ale na razie wszystko działa, więc z tego się cieszymy. Słuchajcie, jeżeli możecie, to ja proszę was, dajcie lajki teraz, łapki w góry dla Natalii Maliszewskiej. Najpierw dla Natalii, tak później będą lajki dla Patrycji, ale dajcie najpierw lajki dla Natalii. Piszcie też pytania na czacie, ja będę starał się je wyświetlać i zadawać czy Patrycji, czy Alkowi, ale piszcie też jakieś swoje komentarze pod filmikiem i zadawajcie pytania, dzielcie się swoimi opiniami, bo to też jest dla nas bardzo cenne i przyda się przy kolejnych łączeniach. I jeszcze wracając, jakby zamykając ten temat jakiejś tam teorii spiskowej, słuchajcie, o takich rzeczach dowiadujemy się na ogół chyba po latach, prawda? To samo przecież było z Soczi, że coś tam, jakieś plotki chodziły, ale nikt tego nie mógł jakby potwierdzić, dopiero po jakimś czasie to zostało potwierdzone i teraz wiemy, jak było. Jak było, jest i będzie w Pekinie na tych igrzyskach, dowiemy się pewno za jakiś czas, kiedy coś tam wypłynie albo nie. Oby nie, oby nie i może zamknijmy już ten temat. Ja tu mam pytanko do Patrycji. Z jakim nastawieniem podchodzi pani do startu na igrzyskach w Pekinie w tej trudnej sytuacji, tak? Kiedy wiadomo, co się dzieje z Natalią, kiedy wiadomo, że ty na przykład jutro startujesz przecież na 500 metrów. Ja wiem, że ty nie lubisz wiedzieć, z kim będziesz rywalizowała. Ja spojrzałem na listy, bo one już tam się jakoś pojawiają, chociaż trzeba brać pod uwagę to, że mogą jeszcze ulec zmianie, bo na przykład na listach jest w czwartym hicie wpisana Natalia. Ty jesteś wpisana w szóstym hicie, jeśli dobrze wiem. Nie powiem ci, na kogo trafiasz, ale cię zapytam przy okazji odpowiedzi na to pytanie, z jakim nastawieniem podchodzisz do rywalizacji, na kogo ty byś chciała trafić? Czy są jakieś twoje takie lepsze lub gorsze wybory? Czy się obawiasz jakichś rywalek, czy nie? Moje nastawienie jest takie, że ja chcę jutro wyjść i po prostu nie myśleć o tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatni czas. Skupić się tylko na tym, żeby zrobić dobry start, super się rozpędzić, bo gdzieś tam ostatnio miałam z tym problem, żeby dobrze się rozpędzić. Na tym się skupić, wtedy złapałabym dobrą prędkość. No i dalej już zobaczymy wtedy, jak się potoczy bieg, z kim tak naprawdę jadę. Czy są jakieś takie moje, powiedzmy, zawodniczki, z którymi lubię jeździć, no to na pewno jest Ariana Fontana, bardzo lubię z nią jeździć, bo jakoś mamy taki podobny styl, trochę jazdy, ona nie szarpie, ma takie dłuższe te odepchnięcia. Ja nie lubię trochę, jak ktoś tak biega i robi milion kroków, ja jestem raczej z tych zawodników, którzy wolą zrobić jedno, ale mocniejsze odepchnięcie, więc jadąc z nią zawsze czuję się tak trochę... Tak, lubisz tak. Się ślizgać. Tak, nie lubię biegać po lodzie, jednak to jest tak, trochę mi to przeszkadza i wybija mnie z rytmu, natomiast nad czym chciałabym też, z czego będę też zadowolona, jeżeli będę myślała o tym, co się dzieje z przodu, bo miałam tendencję też do tego, że myślałam, co się dzieje z tyłu, a to wiadomo, że ta energia wtedy mnie hamuje, zamiast myśleć o tym, co z przodu i jakby budować to i to jest, daje takie pozytywne nastawienie, pozytywne emocje, no to jeżeli tak będzie, to wydaje mi się, że wynik będzie satysfakcjonujący i ja wtedy też będę. Mm-hmm. No to fajnie, to fajnie. Alek nam niestety uciekł, nie wiem, może zablokowali jednak Chińczycy ten internet, jak jeszcze ktoś posłuchał, o czym my rozmawiamy, to tak. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale mam nadzieję, że Alek się podłączy i wróci w jakiś tam sposób.
Czy pani Patrycja chciałaby wymienić któryś z medali Mistrzostw Europy na Złoto Igrzysk Olimpijskich? No myślę, że znamy odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że bym chciała. Natomiast ja bardzo Mistrzostwa Europy, mam taki do nich sentyment, bo to były takie pierwsze zawody, w których w ogóle się gdzieś tam pokazałam, w których zdobyłam medal. I to zawsze miło wspominam, bardzo lubię startować na Mistrzostwach Europy. Igrzyska to jest w ogóle inna ranga i jakby całe to przygotowanie i sama atmosfera bycia tutaj też jest inna. Jesteśmy z innymi ekipami, z innymi dyscyplinami, więc można zobaczyć, jak inni też trenują, jakie mają podejście. Igrzyska to jest bardzo specyficzna impreza, do której ciężko jest się przygotować, bo ona jest raz na 4 lata. Ktoś może pojechać tylko raz, ma debiut i w sumie później nie będzie wiedział, czy się odnajdzie za kolejne 4 lata, czy nie. No mamy taką Elis Christie, która super jeździła, ale jednak każde igrzyska były dla niej medalu nie zdobyła. Nie zdobyła i jakby wiadomo, że wiemy już, że skończyła trenować i ona nie wróci. Więc no, dla jednych to są zawody, którzy super się tu odnajdują, a dla innych nie. Natomiast no tak, gdybym mogła wybierać, to oczywiście. Oczywiście. Słuchaj, ale wiesz co, tak jak mówisz, że te igrzyska to jest taka impreza właśnie nietypowa, jakoś dziwnie wpływa na głowę w ogóle sportowców, na mental, na psychę. Mówi się o tym, że dobrze mieć jest doświadczenie, na przykład wystartować w jednych igrzyskach, a później na następnych już człowiek troszeczkę na innych rzeczach się koncentruje. Tylko wiesz co, jak tak popatrzymy na te igrzyska w Pekinie, no to zobacz, przecież miałaś doświadczenia różne, ale nie miałaś takich doświadczeń jak te w Pekinie, prawda? I no człowiek właśnie nagle staje przed nową, znowu kolejną sytuacją, do której w ogóle nie jest przygotowany. Jest Alek razem z nami, już się podłączył, czyli te chińskie łącza zostały udostępnione specjalnie dla naszego wysłannika do Pekinu. Tutaj bardzo takie fajne życzenia, proszę przekazać, to pewno będziesz mogła zrobić to, tak. Patrycja, Natalia, aby się trzymała, aby się nie poddawała i żeby mogła jeszcze silniejsza wrócić, niż była przygotowana na tegoroczne igrzyska. Wiecie co, ja tak sobie myślę, no ja za dobrze nie znam Natalii, nie będę tutaj ściemniać, że to jest jakaś dobrze znana mi osoba, bo prywatnie gdzieś tam się widzieliśmy parę razy, ale tak Alek na pewno lepiej zna Natalię, a Patrycja to... Patrycja trochę lepiej, tak. Trochę lepiej. Trochę to mało powiedziane, ale chodzi mi o to, że no z tego, co ja wiem, tak, to wiem, że Natalia ma taki bardzo mocny charakter. I jak ty myślisz, Patrycja, i ty, Alku, jak myślisz, czy to jest w ogóle realne i możliwe, żeby na przykład Natalia, już kiedy, no dobrze, nie wystartuje na te 500 metrów i wyjdzie z tej izolacji, bo wyjdzie w końcu, tam po 10 dniach sportowcy mogą opuścić to miejsce i zacząć trenować i przygotować się do kolejnych startów. Wyjdzie na takim nerwie sportowym, nie chcę używać tutaj mocniejszych słów, bo mogą młodzi widzowie też nas oglądać i nie chcemy tego propagować, ale na takim, wiecie, zacięciu wyjdzie ten lód i może na ten 1000 to jakoś fajnie zafunkcjonuje, bo tak naprawdę jak Patrycja wystartuje, to wszystkie jej rywalki gdzieś tam będą widziały tylko jej tył, a ona będzie parę metrów z przodu i w ogóle nie będzie się oglądać na siebie, nie będzie patrzeć na taktykę, nie będzie się zastanawiać, jak tutaj jechać, czy oszczędzać siły i energię, bo ona tej energii już ma w sobie skumulowanej tyle, że trzeba to w końcu wypuścić. I może to jakoś zadziała. Czy to jest możliwe, Patrycja? No to dużo będzie zależało od tego, jak będą kolejne dni wyglądały, czy te testy, czy przyjdzie jakaś taka nadzieja, że rzeczywiście wyjdzie. No mówię, na razie ona musi się, musi rozegrać sobie w głowie sytuację, która dzieje się teraz, z którą wiązała dużo nadziei, która była takim no, większym pewniakiem, powiedzmy. Nie wiem, czy w short tracku możemy mówić o pewniakach, ale większe szanse tutaj były. Natomiast jeżeli ona wyjdzie na takim nerwie właśnie, to będzie dobrze. To ja wtedy się nie będę martwić. Ale zauważyliście, jak nam ciężko przychodzi wypowiedzenie tego słowa nerwie, bo chcielibyśmy powiedzieć zupełnie
tak. inne słowo, prawda? Wyrazić to tak bardzo mocno i konkretnie. No, dosadnie. Dosadnie, tak. Alek, twoje spostrzeżenia na ten temat. Znaczy, zgadzam się z Patrycją, to jakby nie rozmawiając z Natalią, prawda, tylko wyobrażając sobie, jak ona się czuje, no to trudno jest stwierdzić, prawda, co to będzie. Ja myślę sobie tak, że ona rzeczywiście miała nadzieję do samego końca, że wyjdzie stąd, wyjdzie z tej izolacji i wystartuje jutro i żyła tą nadzieją. Nadzieja oczywiście, tak jak mówimy, umiera ostatnia i ma tą nadzieję do samego końca do dzisiaj miała, na 100%. I boję się jednej rzeczy, że ona tak dużą tą nadzieję miała i tak dobrze wiedziała, gdzie ona jest i mimo, że nie trenowała te kilka dni, to kumulowała tą energię, że boję się, czy dzisiaj to, że ta nadzieja gdzieś prysła, to jej po prostu nie podłamie, tak po prostu po ludzku. Mm-hmm. Zupełnie niezależnie od tego, jaką kto ma psychikę, to jest coś takiego, co ja cały czas próbuję się w tą prawda, sytuację sportowca, takiego jak Natalia, postawić, co oczywiście jest bardzo trudne, no bo nigdy nie miałem szansy w ogóle na igrzyskach wystartować, prawda, ani startować na Mistrzostwach Świata, czy walczyć o medal, prawda, ale wiedząc, że możesz i ktoś ci tą nadzieję sprząta, wyobrażam sobie i myślę, że nie możemy mieć absolutnie do Natalii pretensji, jeśli tak się wydarzy, że człowiek może się rozsypać. Po prostu, może się rozsypać, tak, bo jest tak, to zupełnie naturalna ludzka reakcja w sytuacji absolutnie, która powinna nie zaistnieć, bo to są igrzyska, to powinien być festiwal radości i właśnie sportu, prawda, uśmiechu i tak dalej, gdzie wliczona jest porażka i zwycięstwo, wiadomo. Natomiast tak. zupełnie inaczej się na to spogląda, jak ktoś ci to zwycięstwo zabiera, po prostu zabiera, nie w walce. Mm-hmm. I tego się jednego boję. Natomiast, natomiast to, co mówiłem wcześniej jeszcze, jak jechałem samochodem, ja wierzę w to, to kilka razy też mówiłem, ja bardzo wierzę w mądrość Uli Kamińskiej. Mam wrażenie, ja też nie znam jej jakoś wybitnie dobrze, tyle co na zgrupowaniach, tyle co na treningach, tyle co przy rozmowach i wywiadach, ale mam wrażenie, że to jest taki stoicki, chodzący spokój i taka jakaś wewnętrzna mądrość, zupełnie takie nieprostolinijne myślenie i nie często spotykane w polskim sporcie, że ona umie tak trafić właśnie chyba tym spokojem do drugiego zawodnika, do człowieka jak do człowieka, a nie do sportowca jak do maszyny. Że to może być klucz do sukcesu. To ta rozmowa z Ulą, czy podejście Uli, czy nawet nie rozmowa, tylko milczenie przy Uli, albo właśnie przy Patrycji, albo przy Piotrku. No mam wrażenie, że inaczej wraca się na właściwe tory, jak ma się bardzo bliskie osoby, kiedy wiesz, że to nie są bliskie osoby tylko dlatego, że trzeba być blisko, tylko one są bliskie, bo takie są i masz to potwierdzone nie tylko raz w Pekinie, tylko w wielu różnych sytuacjach życiowych, trudnych, łatwych, po kłótniach i różnych innych rzeczach, po prostu wy się znacie wszyscy jak łyse konie, no i tyle. I ona wam ufa. I to zaufanie i wasze dobre, mam wrażenie, takie dobre spojrzenie i dobre fluidy, które jej będziecie wysyłać i wspierać, może sprawić, że Patrycja stanie na nogi. Być może jeszcze nie jutro i być może nie pojutrze, ale że stanie na starcie 1000 metrów, bo jeszcze należy, żeby stanęła i to będzie takim jej motorem napędowym, mimo być może troszkę zastanej nogi, prawda, w tym hotelu. No, na to liczę, tak. bo kilka razy mówię, nie chcę udawać tutaj, że ja znam tą grupę niewiarygodnie, że wiem wszystko i jestem super specjalistą od szorczaku. Nie, ale widziałem w kilku sytuacjach tą waszą grupę i tą kooperację z trenerką Ulą właśnie i tą waszą więź. No i mi się to podoba. Znaczy ja to kupuję i widzę tam taką szczerość, zaufanie, prawdę i takie coś cholernie pozytywnego, co nieczęsto w sporcie się zdarza po prostu. Tak, jasne. Tutaj jak Alek mówił o pani trener, to ty, Patrycja, tak przytakująco okiwałaś cały czas głową, czyli z tym wszystkim, rozumiem, się zgadzasz, tak? Tak, tak. Trenerka daje nam bardzo dużo spokoju w takich sytuacjach, właśnie kiedy nagle dochodzi stres. Ona wie, że ona musi troszeczkę rzucić nam parę słów, żebyśmy się uspokoili, żebyśmy popatrzyli też na sytuację z innej strony właśnie, z takiej, nie, że jestem maszyna, muszę tam wyjść i po prostu teraz jeszcze więcej tej adrenaliny produkuj, ty musisz wygrać, musisz przejść, tylko tak. Ale spokojnie, przecież nic się nie dzieje, wychodzisz, skup się, żeby zrobić to dobrze i tak i właśnie nawet ta sytuacja, którą Natalia ostatnio przytoczyła, że właśnie tak się bardzo stresowała półfinałem na Mistrzostwach Świata i trenerka do niej podeszła i mówi: dziewczyno, ty już wygrałaś, ty po prostu tylko baw się teraz,
I jak będziesz miała więcej, to ty wygrywasz jeszcze więcej, ale ty już dużo wygrałaś. No i super, i był wtedy medal. Jasne. No to jest taka niby prosta rzecz, prawda? Która zawodnika wprowadza w zupełnie inny poziom wtajemniczenia w tym danym konkretnym momencie. To jest wielka umiejętność. Właśnie trenera z prawdziwego zdarzenia, trenera przez duże T, żeby umieć coś takiego z zawodnikiem zrobić. I ona taką ona wprawdzie nie uważa się za waszą przyjaciółkę. I ona, mam wrażenie, że jest na tyle profesjonalna, że nie chce taką przyjaciółką nawet być. Tak, natomiast tak, ona wie, że wy ufacie. I to idąc na tym zaufaniu, mam wrażenie też, można zbudować bardzo wiele w bardzo trudnych sytuacjach. No ale wiecie, to trudno, żeby nie ufać takiej trenerce, jeżeli samemu się odczuwa, że robi się postęp, że wszystko dobrze się układa, że to, co pani trener powie i zaleci, to się sprawdza po prostu. To chyba by tylko jakiś niespełna rozumu człowiek robił w drugą stronę, tak? Słuchajcie, żeby zamknąć ten temat covidowy, to tu tylko Paweł zadał pytanie. 10 dzień izolacji, rozumiem, że to chodzi o Natalkę, wypada 8 lutego czy 7? Ja nie wiem, wy potraficie to określić, bo ja już się pogubiłem, którego dnia tam Natalia trafiła do tej izolacji i który to dzień wypada, trudno mi powiedzieć. Orientujecie się, Alek, może ty wiesz? Może ja już ty, też Patrycja? Straciłem rachubę, szczerze mówiąc, bo to był... Trafiła w niedzielę. Tak, a dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy piątek. No. Tak. No właśnie. Więc w każdym razie na 1000 by zdążyła w takim wypadku. To jest najważniejsze. No dobrze. Dobrze, to jest dla nas jakby podstawowa informacja. I kolejne pytanie. Mam pytanie do wszystkich. Czy uważacie, że te igrzyska będą igrzyskami niespodzianek, czy raczej typowani przed igrzyskami faworyci zdobędą złote medale? No, jeżeli... Część odpowiedzi już mamy. Tak, część odpowiedzi już mamy, bo wiadomo, że niektórzy faworyci wypadają z rywalizacji. I jeszcze mogą wypaść. Przecież pamiętajmy, że to jest sprawa taka bardzo dynamiczna. I ja nawet przed rozpoczęciem tych igrzysk i przed tymi kłopotami naszych sportowców tak gdzieś tam powiedziałem, że spodziewam się, że na tych igrzyskach w Pekinie naprawdę będzie dużo takich nieprzewidzianych sytuacji i rzeczy się działo, również jeśli chodzi o rozstrzygnięcia medalowe, że właśnie może kogoś zabraknąć i ktoś inny wskoczy na to miejsce tak troszeczkę niespodziewanie. Poza tym nawet jeżeli jakaś osoba pojawi się na starcie, ale na przykład była w izolacji albo wcześniej miała kłopoty z COVID-em, to też nie wiadomo tak naprawdę, jak to na nią wpływa. Tutaj tak. Alek mówił o Kim Buten, że jakoś dziwnie wygląda, czy to Patrycja, że dziwnie wygląda na taką zmęczoną, prawie schorowaną. Słuchajcie, ludzie w różny sposób na ten COVID reagują, prawda? Organizm w różny sposób też dochodzi do siebie po przechorowaniu, po jakiejś infekcji, więc to wszystko jakoś będzie się składało i kumulowało i jednego chyba możemy być pewni, że niestety, jeszcze raz podkreślę, niestety, ale nie tylko forma sportowa będzie o tym decydować, ale także inne rzeczy. Zgadzasz się z tym, Patrycja? Myślę, że tak. Tym bardziej, że już przed samym wylotem, tak? Jeden z braci Liu był pozytywny i nie wiadomo było, czy w ogóle doleci. Udało mu się dolecieć, więc tutaj jest. No, natomiast na pewno też z takim stresem, co to będzie, bo to jest też wielki rywal naszych kolegów z Chin. Więc no. Tak, no właśnie. Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozgrywało. Bo jeżeli nie będzie jakichś takich wielkich niespodzianek, to może rzeczywiście gdzieś tam to się złapało, a jeżeli będą się pojawiały jakieś dziwne historie, no to no nie wiem, no ciężko. A powiedz Patrycja, bo teraz przy tej sytuacji całej pojawiają się takie głosy, że wszyscy powinni igrzyska zbojkotować. Każdy sportowiec powinien zapakować walizkę i wyjechać do kraju, z którego przyjechał. I że to w ogóle nie ma sensu i że to jest bzdura i tak dalej. Ja twierdzę, że dla sportowca igrzyska są wartością nadrzędną. I to nie jest tak łatwo, prawda, te wszystkie swoje plany, marzenia, wieloletnią pracę spakować w walizkę ze względu na czasy, w których żyjemy. Tak. Tylko dlatego. Mimo, że różne rzeczy nam się nie podobają. No i co ty myślisz na ten temat? Czy ty jesteś bliska spakowania walizki, czy jednak nie?
Nie, jakby sytuacja tak jest trudna, ale ja wiem, że Natalia nie chciałaby tego, bo wiedziała też, ile pracy my wszyscy, cały nasz team włożył w to, żeby w ogóle tutaj być. Tak, to Natalka ciągnęła naszą grupę, to ona robiła wyniki, przez co my mieliśmy bardzo komfortowe warunki do tego, żeby przez ostatnie lata się przygotowywać. To, że mieliśmy fizjoterapeutę, to, że mamy dwóch trenerów, to, że mamy psychologa, który z nami jeździ. Jakby wszystko dookoła było tak zrobione, żeby Natalia miała dobrze, a żeby Natalia miała dobrze, ona musiała mieć też grupę, która razem z nią się rozwijała, dzięki której my mamy tyle osób na igrzyskach. Więc to też trzeba głośno powiedzieć, że to nie jest tak, że po prostu no gdzieś tam wyniki, nie wiem, drugiej dziesiątki Pucharu Świata dały nam takie przygotowania. No wiadomo, że to trzeba było mieć medale, żeby iść z czymś i żeby te przygotowania wyglądały tak, jak wyglądały. I Natalia wie, ile pracy w to wszyscy włożyliśmy, więc ona nie chce, żeby ktokolwiek teraz się o nią zamartwiał, stresował. Chce, dla niej będzie największą wartością to, jeżeli my wyjdziemy i po prostu pokażemy, że pomimo tej trudnej sytuacji po prostu walczymy. I ja też nigdy bym się nie podjęła takiego stwierdzenia, nawet szczególnie do tych zawodników, którzy są tutaj pierwszy raz, których marzeniem jest wystartować na igrzyskach, że ej, słuchajcie, bo jest taka sytuacja, pakujemy się, wyjeżdżamy. No jakby tak, to dla nich też jest trudne, ale oni wciąż żyją tym, że są tutaj pierwszy raz i oni chcą jutro wystartować, chcą stanąć na starcie i przejechać linię mety. Słuchajcie, też trochę dla Natalii, co? Alek, tak. Wiesz co, tutaj poruszyłeś ważny temat i ja ci powiem, wiesz co, że z tym bojkotowaniem igrzysk to jest taki trudny temat. Ja dużo na ten temat rozmawiałem na przykład z Bogusławem Mamińskim, który swego czasu, kiedy były igrzyska olimpijskie w Los Angeles planowane, należał do faworytów w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. On wtedy legitymował się najlepszym rezultatem na świecie w tamtym czasie. Startował wcześniej na igrzyskach w tym pamiętnym biegu Bronka Malinowskiego, który kibice na pewno wspominają do dziś, kiedy Bronek zdobył złoty medal. Tam Boguś Mamiński też biegł i zajmował wysokie miejsce, już nie pamiętam, piąte, szóste, może siódme, więc miał już start olimpijski na swoim koncie, ale potem miał walczyć o medal na kolejnych igrzyskach, to co mówi Patrycja. I do dzisiaj jak z Bogusiem Mamińskim rozmawiam, to on gdzieś tam czuje taki wewnętrzny żal, takie niespełnienie, takie rozgoryczenie, że ten świat polityki, tego wszystkiego po prostu mu odebrał jakby możliwość pokazania się i spełnienia, tak? Tyle lat poświęcone ciężkiej pracy i nic z tego nie wyszło. Później oczywiście tam były rozwiązania kadłubowe, ale to nikogo tak naprawdę nie interesowało i nie satysfakcjonowało. Wtedy zagrała polityka. Teraz tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, no bo tutaj chodzi o COVID, chodzi też o to, że odzywają się ludzie walczący o prawa ludzi, bo twierdzą, że w Chinach nie jest to przestrzegane. Więc dochodzą jakby dodatkowe aspekty, ale ja myślę, że Igrzyska Olimpijskie to jest ten wyjątkowy czas i ja zawsze się tego trzymam, że zawsze w historii ludzkości było tak, że jak Igrzyska Olimpijskie się zaczynały, może źle powiedziałem, nie zawsze, bo bywały wyjątki, ale na ogół bywało tak, że jak były Igrzyska Olimpijskie, to nawet jakieś konflikty zbrojne były powstrzymywane, tak? Był jakiś rozejm, który obowiązywał. Chyba to było nawet tak, że 7 dni przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich i 7 dni po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich obowiązywał rozejm w konflikcie między różnymi nacjami, narodami czy państwami. Więc to ma być czas pokoju, więc chociaż sytuacja na świecie wiadomo jaka jest i blisko naszych granic też się nieciekawie dzieje i cały czas gdzieś to mamy z tyłu głowy. No ale no trzeba znaleźć jakieś takie możliwości i takie sytuacje, gdzie faktycznie wszyscy skupią się na pokoju i na takiej sportowej rywalizacji fair play. I to, co mówi Patrycja, że tutaj
Natalia też by nie oczekiwała na pewno od kogokolwiek, żeby teraz, nie wiem, w takim geście, nie wiem, solidarności, tak, nagle powiedzieli, no to my rezygnujemy, wycofujemy się i tak dalej. Chyba nie o to chodzi. Raczej myślę, że polscy sportowcy, no i ci w short tracku i na torze długim, łyżwiarze właśnie będą startować również dla Natalii, tak, że gdzieś tam może... Nie wiem, to już tak wyskakuje troszeczkę do przodu, ale Patrycja będzie jechała to pewno też dla swojej ukochanej siostry, bo to jest takie ludzkie, normalne. Tak, tak. Na pewno może ta sytuacja może być jakimś takim dodatkowym zastrzykiem motywacji do tego, żeby jednak pokazać pazurę, zadrzeć się i po prostu i walczyć. Natomiast Natalia jest, ona nie jest takim kimś, nie jest taką osobą, która oczekuje, że ktoś się dla niej będzie aż tak poświęcał, bo ona sama wie, jak to jest ciężko trenować i wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, ja wiem, że ona tego nie chce, że ona chce, żeby każdy z nas wyszedł i po prostu przejechał swój najlepszy bieg. Jasne. Słuchajcie, tutaj też ktoś napisał, że Natalia, druga nasza Natalia, Natalia Czerwonka chyba jest bardzo rozwalona psychicznie już tą izolacją. Post na Insta Story wiele mówi. Ja widziałem ten post. Faktycznie jest troszeczkę przygnębiający. No, Natalia Czerwonka miała dzisiaj przecież kroczyć z biało-czerwoną flagą razem ze Zbyszkiem Brudką, prawda, Alek? I miała tak wprowadzać naszą ekipę podczas ceremonii otwarcia, która właśnie trwa. Ja mam nadzieję, że wy tak jednym okiem oglądacie w TVP Sport ceremonię, czy w Telewizji Polskiej, chyba w jedynce, ceremonię otwarcia igrzysk, a drugim okiem spoglądacie tutaj na Patrycję i na Alka, bo mówią bardzo ciekawe rzeczy. Alek. Znaczy ja oglądam nie w Telewizji Polskiej, tylko w chińskiej jednym okiem. Tutaj Chińczycy jakoś nie mam dostępu, nie wiem, to może po prostu mam jakiś felerny telewizor i Telewizji Polskiej nie odbieram. Natomiast no tak, no ja się zgadzam, że tu trzeba jednak te wartości olimpijskie gdzieś tam popularyzować, bo gdzieś to wszystko chyba w dzisiejszych czasach trochę siada. A to jest wartość nadrzędna, ja tak cały czas twierdzę i w takim duchu zostałem wychowany i na igrzyskach się wychowywałem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedz, Patrycja, jak ty widzisz generalnie siłę tej grupy, którą wytworzycie wszyscy razem? Tej grupy właśnie, jak mówisz, do której mogło tyle osób dojść z takim sztabem trenerskim i tych wszystkich osób wokół dzięki sukcesom Natalii, natomiast no, ty też jesteś tam poważnym bardzo ogniwem tego teamu, to nie jest tak, że tylko Natalia, bo pewnie Natalii nie byłoby, gdyby nie było ciebie, a ty też jesteś takim tam, z tego co ja wiem i z tego co rozmawiam z ludźmi z tej grupy, takim bardzo ważnym, właśnie bardzo ważną postacią. Więc w ogóle jak ty to oceniasz, te szanse tej grupy na rozwój jakiś w czasie, jakbyśmy to określili? A jak będziesz mogła, to później też dodaj, Patrycja, tutaj odpowiedź na pytanie, jak wyglądają przygotowania do sezonu w short tracku, ile przeważnie trwają takie zgrupowania, no to pewno można mówić o tym długo, ale najpierw powiedz to, co cię zapytał Alek oczywiście. No ta siła tkwi w tym, że przede wszystkim ufamy sobie i że każdy ma ten sam cel, każdy chce się rozwijać i wychodzi to w szczególności, kiedy przychodzą trudne momenty, bo kiedy jest dobrze, kiedy wszyscy się cieszymy, są wyniki, no to wiadomo, wszyscy są wokół siebie, wszyscy się cieszą, ale kiedy przyjdzie trudny okres, kiedy w większości grupy się nie jeździ, jest ciężko, jesteśmy zmęczeni psychicznie, fizycznie, wtedy to jest ten moment, kiedy jeden drugiego poklepie po plecach, powie dawaj, dasz radę, jeszcze tylko trochę, jeszcze parę treningów i zaraz odpoczniemy, nie martw się, skup się na tym. Więc jakby no, dużo tutaj jest pracy też z psychologiem, gdzie mamy taką gierkę, kiedy losujemy sobie osobę, którą akurat tego dnia na przykład wspieramy. Duża praca w tym wszystkim oczywiście trenerów, gdzie zawsze mamy ich wsparcie i jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o głowę, bo z trenerką też o tym zawsze można porozmawiać. Siła to jest właśnie to zaufanie i to, że widzimy, że jest rozwój, bo To nie jest tak, że wkładamy w coś wysiłek, jesteśmy na treningach, wiecznie na zgrupowaniach i żeby to nie przynosiło jakiegokolwiek efektu, no bo
bo wtedy trudno jest wierzyć w to, że co się robi, to, że to ma sens, a to przynosi wyniki, widzimy, tak, i jest taka Natalia, która zdobywa medale i my widzimy, że na treningach jeździmy z topową zawodniczką i my jakby możemy się do niej porównywać, bo my wiemy wtedy, jak ten świat jeździ i ile nam jeszcze tej reszcie zawodnikom, ile jeszcze brakuje. I jest ten rozwój, ludzie to widzą, zawodnicy to widzą, chcą z nami trenować, inne teamy też chcą gdzieś tam z nami trenować. Super zgraliśmy się akurat z teamem niemieckim, gdzie gdzieś tam ten poziom, mieliśmy więcej ludzi na takim podobnym poziomie, mogliśmy się rozwijać, bo im więcej ludzi u nas w grupie, tym lepiej. No i ja tak już nieraz mówiłam, ten progres jest duży przez ostatnie 4 lata, ale wydaje mi się, bo to jest młoda grupa jeszcze, która wydaje mi się, że dopiero zaczyna rozumieć, jak trzeba trenować i niedługo nauczą się, jak trzeba startować i później będą to wykorzystywać, jak trzeba wygrywać, bo to są takie etapy na drodze sportowca. No i ja myślę, że jeszcze większe wyniki będą za 4 lata. A największy tutaj talent w tej grupie, to kto to jest twoim zdaniem? Z tych młodych osób? Z tych młodych? Nie, ciężko mi jest wytypować jedną osobę, bo ja też wiem na przestrzeni lat, że gdzieś tam ktoś się zapowiadał super, a później jednak okazało się, że nie. To naprawdę zależy bardzo dużo od osobowości i tego, jak zawodnik podejdzie do procesu treningowego. Patrycja, ty tutaj częściowo odpowiedziałaś na to pytanie, ale tak może jeszcze możesz to rozwinąć. Czy za sprawą sukcesów Natalii Maliszewskiej Short Track zyskuje popularność twoim zdaniem w Polsce? Pytanie niby do wszystkich, ale ty chyba tak najwięcej możesz o tym powiedzieć. Znaczy, no ja uważam, że tak, bo jakby ja zaczynałam mając medale na zawodach Mistrzostw Europy i to te zawody odbywają się raz w roku, więc gdzieś tam raz w roku powiedzmy było trochę głośniej, a później nie za bardzo na przykład. Więc Natalia poprzez to, że na każdym Pucharze Świata pokazywała się, zdobywała medale, to dawało prestiż i to dawało więcej uwagi, a wraz z tym, że coraz więcej tego wszystkiego było w mediach, to, że my prowadzimy konta w social media, no wiadomo, że to jest też jakaś nasza praca po to, żeby rozwijać i popularyzować dyscyplinę. To wszystko jedno drugie nakręca i my wiemy, że ta współpraca z mediami też jest ważna, więc nie chowamy się od tego. No ale wiadomo, popularność przychodzi za wynikiem, no i jeżeli to jest, to próbujemy, tak, żeby było o naszej dyscyplinie bardziej głośno, bo jest ciekawa, jest interesująca i jest co pokazywać. No i masz tutaj pytanie, jaki jest najlepszy wiek, żeby zacząć swoją drogę z tą dyscypliną? No ja bym powiedziała, że im wcześniej, tym lepiej, bo to czucie lodu, łyżwiarzem nikt się nie rodzi, łyżwiarzem trzeba się stać, więc trzeba to czucie lodu mieć dość duże. I wydaje mi się, że no tak, im wcześniej, tym lepiej. Od dziecka, tak. A czy Natalia Maliszewska jest inspiracją dla starszej siostry i reszty zawodniczek, które chciałyby być w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się pani Natalia? Mi się wydaje, że to pani Patrycja była inspiracją dla Natalii, bo z tego co wiem, to właśnie jako tam kilkuletnia dziewczynka Natalia zapatrzona była w starszą siostrzyczkę i to między innymi za twoją sprawą, za twoim powodem trafiła gdzieś tam do klasy sportowej, prawda? I, tak. I zaczęła trenować nie taniec, który też wchodził w grę, tylko short track. Praca domowa odrobiona. Tak, ale ja ciebie cały czas oglądam, namiętnie. Ale to akurat mnie tam nie było. Ja to przygotowywałem, mówię o tej sylwetce Natalii Maliszewskiej, tak. Ale wystąpiła tam, uważam, fantastycznie, zresztą nie mówię tego pierwszy raz Patrycji. Patrycja właśnie i trenerka też. To ja jestem pod wrażeniem generalnie całej tej grupy, już mówiłem o tym, ale tego, jak umiecie mówić, jak umiecie przekazać to, o czym myślicie, też jest bardzo cenne, a nie takie popularne. Więc Państwu, którzy nas oglądają, nie wiem, ile to jest osób, 10, 2, 15 czy... Jest kilkanaście osób na żywo, ale później już dziesiątki i setki oglądają to, Alku, także wiesz... A potem miliony. Polecam, bo na stronie i na YouTubie... Mamy nadzieję, że będą też miliony, bo tak jak zaczęliśmy parę dni temu te nasze wspólne działania, to za każdym razem, z każdym dniem tych wyświetleń naszych produkcji, naszych filmików i rozmów za sprawą świetnych gości jest coraz więcej.
Tylko dokończę, że polecam. Polecam naprawdę tą sylwetkę Natalii Maliszewskiej, która tak się nazywa, natomiast tam o Patrycji Maliszewskiej też jest troszkę. I generalnie o tej grupie. I myślę, że trochę tego klimatu, tak mi się wydaje, subiektywnie być może, ale tak mi się wydaje, że tego klimatu troszkę można poczuć. Jaka tam jest relacja, jaka jest relacja sióstr właśnie, jak one na siebie oddziaływują teraz, jak oddziaływały kiedyś, co tam się wydarzyło, jak to wszystko wyglądało. Taka historia ludzka i o Short Tracku też tam trochę jest, więc myślę, że warto to zobaczyć po prostu, zwłaszcza, że te igrzyska się rozpoczynają właśnie. Polecam. Patrycja, to jak z tą inspiracją jest u was teraz? No, tak jak mówię, no, jakby na treningach, jak ja na nią patrzę i to tak zauważyłam w zeszłym sezonie w szczególności, że zauważyłam, jak to jest fajnie na nią patrzeć, jak ona ma super technikę i zdałam sobie sprawę, że kurczę, no to jest dziewczyna topowa, która jedzie na Puchar Świata i wiadomo, że walczy o medale i tak sobie myślę, no kurczę, no to ja próbuję ją gonić, więc czasami jak gdzieś tam uda nam się jakoś tak złapać, że potrafię za nią jechać, czy potrafię za nią zrobić start, to tak sobie myślę, kurczę, wow, ale to byłoby super i czasami mam tak, Jezu, żebym nie połamała tej nogi, może by było jakoś tak lepiej, ale jakby no inspiruje mnie taki sportowy sposób, bo ja też widzę, że ona jest w ogóle, on ma inny charakter niż ja. I ja bym czasem chciała być taką zadziorą, jaką ona jest. Wydaje mi się, że... A ona pewno czasami by chciała być taką niezadziorą jak ty, podejrzewam. możliwe, nie wiem, ale czasami brakuje mi czegoś takiego, żeby komuś coś dosadniej powiedzieć. O, wprost, to dobre. Tak. Natomiast jeśli ja mogę też się wtrącić, zanim odpowiemy na następne, czy takie ciekawe pytanie, znaczenie? Czy wygląd w tej dyscyplinie ma znaczenie? No, ciekawe. No nie. W pewnych kwestiach Patrycja może mieć. Natomiast mów, Falek. Tak, Patrycja wygląd ma też. Natomiast to ciekawe, jak przygotowałem tą sylwetkę Natalii i rozmawiałem z dziewczynami, ciekawą rzecz powiedziała Natalia właśnie, o Patrycji, że Patrycja teraz jest troszkę inną osobą, bardziej dorosłą i szuka jakichś takich wschodnich inspiracji, jakieś dzbanki gliniane, czy jakie to mówiła Natalia, kupujesz. I mówi Natalia, ja to się z niej trochę śmieję, ale pewnie będzie tak jak zawsze, że za parę lat do niej przyjdę, ty dobra, pożycz mi ten dzbanek. To jednak no jest taka tak, różnica w wieku, tak... prawda? Tak, bo to tak jest, że ona tam śmieje się ze mnie przez pewien czas, ale później tak, rzeczywiście zauważa, że no to może jednak miało trochę sens, to tak, więc tak śmiejemy się. No rzeczywiście była taka sytuacja, że mam taki jeden dzbanek, w którym przygotowuję sobie wodę, no i cała grupa się śmieje, haha, gliniany dzbanek, no ale... No, a czemu gliniany jest lepszy? No bo glina bardzo dobrze oczyszcza wodę, więc przygotowuję wodę w glinianym, a nie... takim typowym, plastikowym, z filtrem. Tak po prostu czuję, że to jest dobre, więc tak stosuję. No, dobre. To tak. Poza tym jest zawsze chłodna taka, wiecie, tak latem to jest super taka cały czas chłodna woda. No tak, ale Patrycja, no. Co z tym tam wyglądem? Możesz coś się troszeczkę odnieść? No, bo ja no tak nie wiem, no się, słuchajcie. O co chodzi do końca w tym pytaniu? Czy to chodzi o wygląd taki realnie fizjonomię zawodniczek, czy może o te przygotowania związane z fryzurą, z makijażem, bo wiesz, jak na to się patrzy, no to wy rewelacyjnie się prezentujecie na tych zawodach. Przed startem wszystko jest zawsze dopieszczone. Ile czasu musicie na to poświęcić? Powiedz, ile czasu ty tam spędzasz tak. przed lusterkiem, żeby elegancko się zaprezentować później w TV? Ja nie, jeżeli chodzi o zawody w ogóle, o trening, nie ma takiej opcji. Dla mnie to nie jest coś tak ważnego, bo ja wiem, że ja tam idę w konkretnym celu i że dla mnie jest start ważny, dla mnie jest to, żebym ja przejechała dobrze, ważne i jeżeli ja będę z tego szczęśliwa, no to tak jak mówię, jak kobieta jest szczęśliwa, to po prostu widać, promienieje tym, więc ja uważam, że jak wszystko będzie dobrze, to ja będę promienieć i będę dobrze wyglądać i nie w ogóle nie patrzę na to, to nie jest dla mnie moment na to, żeby się stresować, czy mi się makijaż rozmazał, czy nie. Są dziewczyny oczywiście, które się malują i czują się z tym dobrze, komfortowo i to też jest okej, ale ja nie czuję takiej potrzeby i dla mnie to w ogóle nigdy, ja zawsze, jak byłam młodsza nawet, to ja sobie myślałam, kurczę, jak ja bym chciała mieć takie duże nogi jak te dziewczyny, bo ja wtedy będę dobrze jeździła.
Zawsze tak sobie myślałam, że ja chcę mieć takie duże nogi. No i później mi przyszły te duże nogi i trochę ciężko mi było, bo tak sobie myślę, kurczę, no nawet jeansów nie mogę normalnych znaleźć. Ale później zrozumiałam jednak, że to jest ten mięsień, który, dzięki któremu ja mogę jeździć dobrze i to jest mój atut, więc jakby no tak. No tutaj Mateusz napisał, że chodziło mu o wygląd zewnętrzny, więc już mamy jakby jasność w tej sytuacji. Tutaj ja jestem w tej o tyle dobrej sytuacji, czy bardziej obiektywnej sytuacji, że dziewczyny widziałem też w strojach balowych. To byliśmy na jednym wspólnym weselu, znaczy nie wspólnym, że naszym. Poznałeś dziewczyny, no tak, poznałeś dziewczyny wtedy? No, pomyślałem sobie, wow. Bo to rzeczywiście często sportowiec taką transformację przechodzi, prawda? Z dresu w suknię balową. Tak, tak. I często ze sportowca, no tak, kobieta wyłania się jeszcze bardziej. Znaczy to jest, często mam wrażenie, że dla ludzi, którzy was obserwują tylko w tych obcisłych, gumowych strojach z kaskami na głowach, no nie wszyscy wiedzą po prostu, jak pięknymi kobietami jesteście, jak zgrabnymi, z takim kobiecym. Tak. Zupełnie nie chcę o żadnym seksistowskim tutaj, prawda, pojęciu mówić, tylko po prostu jak świetnie umiecie się bawić i jak świetnie wyglądacie też w takich sukienkach zwykłych, klasycznych, pięknych. No to dzięki naszej dyscyplinie tak naprawdę te wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy, no to gdzieś tam kształtuje tą sylwetkę i ja tak czasami się zastanawiam, jak to będzie i co ja będę robić z sobą, jak skończę trenować w końcu kiedyś. Wtedy będziesz się malować, robić fryzurki. Może, ale to patrzysz się tyle lat, zanim skończysz. I będziesz panią trener. No właśnie, właśnie. Więc jeszcze się nie martwię, ale i tak, już tak czasami się zastanawiałam. Słuchajcie, tak, jeśli chodzi jeszcze o te makijaże i tam przygotowywanie fryzur, no to ja wiem, że na przykład siatkarki to bardzo mocno zwracają na to uwagę. One generalnie muszą, wiesz, na boisku wyglądać tip-top i oczywiście też myślą, skupiają się przede wszystkim na meczu i na tym, żeby wygrać, ale wiem, że wiele dziewczyn bardzo dba o te rzeczy, tak, bo może to po prostu dobrze wpływa na psychikę, prawda? Na takie samopoczucie, że tak. tutaj o te rzeczy nie muszę się martwić, bo jest okej i tyle. Patrycja, ja cię jeszcze chciałem zapytać o te jutrzejsze starty, bo tak rozmawiamy o różnych rzeczach, bardzo fajnie się rozmawia, ale jutro jedziesz na 500 metrów. Tak. I będzie jeszcze ten mixed. Tak. Mixed, będą już medale. Czego ty tam się spodziewasz po tym pierwszym dniu rywalizacji w short tracku? Z naszej strony, ze strony biało-czerwonych. Ja nie spodziewam się niczego, bo to są takie czasy, że niczego nie można się spodziewać, ale liczę na to, że każda z osób, która tutaj jest i każdy z zawodników odnajdzie się dobrze w sytuacji i też trzeba przypomnieć, że tak naprawdę od zakończenia Pucharu Świata, które były kwalifikacjami, my nie mieliśmy żadnych startów i jesteśmy na igrzyskach. Pierwszy start, 500 metrów na dodatek, gdzie trzeba od początku jechać szybko i mix relay, gdzie tak naprawdę od początku też jest, tam nie ma zastanawiania się, tam nie ma kalkulacji, to nie jest 5000 metrów facetów, gdzie pierwsze 2000 jadą trochę luźniej i tak samo u kobiet, powiedzmy, że czasami wolniej zaczną, tylko to jest od początku, to naprawdę to trzeba być tu i teraz, trzeba się skupić i wydaje mi się, że im mniej błędów popełnimy, tym lepszy będziemy mieć rezultat, bo nie oszukujmy się, ale jakby no nie jesteśmy też teamem, który chociaż raz zdobył medal, gdzie możemy myśleć o tym, jakby, że jedziemy po medal. Drużyna wyjdzie na bieg i będziemy trzymać kciuki za to, żeby pojechała jak najlepiej, a mix relay też jest taką dyscypliną, że dużo upadków się dzieje. Jeżeli ktoś upada, no to tam już jest po frytkach i dany team odpada. Także no, może się dużo zadziać. Liczymy może na dużo to, się że zadziać. Pamiętasz takiego Australijczyka, który też nie był faworytem do złota, prawda? Tak. A praktycznie w każdym biegu ktoś tam upadał i mu pomagał, tak? No więc, ale wiesz, ja dzisiaj, żeby uzupełnić to, co Patrycja powiedziała, rozmawiałem dzisiaj przecież i z Kamilą Stormowską i z chłopcami, którzy też będą jechać. I tak się chciałem dopytać, no na co was stać w tym mixie? No bo to jest nowa konkurencja olimpijska, pierwszy raz rozgrywana na igrzyskach. Tak. A Kamila mówi na dużo. A ja mówię, a co to znaczy dużo? Jaka jest definicja słowa dużo?
Ona mówi, no to zależy, jak to do tego podchodzi, to proszę indywidualnie sobie ocenić. I potem uzupełnił tę wypowiedź jeszcze Michał, ten nasz 18-latek w grupie. Dlatego pytałem cię o ten talent największy, czy to może na Michała tak spoglądasz, czy to jest twoim zdaniem talent, bo ja jestem pod wrażeniem jego psychiki, takiego nastawienia, właśnie mimo 18 lat on się zachowuje jakby już na igrzyskach przynajmniej dwa razy był, prawda? Tak. Natomiast Michał mówi, słuchaj, to jest taka konkurencja, w której absolutnie wszystko może się wydarzyć. Możemy wygrać, a możemy być na ostatnim miejscu. Tak. I zastanawiam się teraz, czy on rzeczywiście tak trochę kokietuje, czy rzeczywiście tak może być, że rzeczywiście te czasy treningowe, jakieś porównania trenerów są zbliżone do tych innych reprezentacji, które jutro wystartują. Mm-hmm. Oczywiście, że tak, bo mamy szybkich zawodników, mamy szybkie zawodniczki, które też się, Nikola, Kamila, one super potrafią jechać szybko, to nie jest tak, że gdzieś tam od początku będziemy odstawać, więc no najważniejsze jest to, żeby na tych zmianach jak najmniej błędów popełnić i po prostu jechać, bo to każdy przejedzie swoje 500 metrów, to jest pierwsza zmiana 2,5 okrążenia, druga zmiana 2 okrążenia, więc no naprawdę dużo może się zadziać, a to są igrzyska, nie wiadomo jak inni zareagują, jak kto ogarnie się ze stresem, z adrenaliną, z tym, że będzie głośno na hali, bo jednak jacyś kibice będą, więc no zobaczymy, ja sama jestem ciekawa i nie mogę się doczekać i będę im mocno kibicować. Tutaj było też pytanie do ciebie, jaki cel sobie stawiasz na 500 metrów, no ale to jest chyba oczywiste, chcesz pojechać tak, aby awansować, prawda? Dwie najlepsze zawodniczki w każdym biegu awansują i zdaje się, że jeszcze trzy albo cztery, już nie pamiętam, z najlepszymi czasami z trzecich pozycji. Więc jest troszeczkę możliwości, nawet jak tam się w dwójce nie udało załapać, a bieg twój na przykład bieg byłby szybki, to nawet z trzeciej pozycji możesz zakwalifikować się dalej, prawda? Mm-hmm. No mówię, jakby ja jeszcze nie widziałam żadnego swojego biegu, tak dzień, noc przed, nie, raczej nie patrzę, bo też nawet na to nie mam wpływu, więc ja po prostu muszę tam jutro wyjść i jechać swój bieg, nieważne kto to będzie obok. Przywitasz się, rozumiem, z rywalkami i wtedy będzie wszystko jasne. Tak. Tutaj trochę z innej beczki pytanie moje do wszystkich. Czy waszym zdaniem Kamil Stoch zdobędzie medal na igrzyskach? I czy pani Patrycja ogląda czasem skoki narciarskie? No bo słuchajcie, na tych treningach Kamil się zaczyna rewelacyjnie spisywać. Jakieś tam największe odległości, drugie miejsce gdzieś tam... To coś niesamowitego się teraz dzieje i z tego co ja słyszałem, to nasi skoczkowie bardzo sobie chwalą ten obiekt, bardzo im odpowiada i bardzo im się podoba, nawet tam nasz przesympatyczny pan Żyła powiedział, że z dużym rozmachem to zostało wszystko zbudowane i tam wydano bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No ale właśnie, Patrycja, ty skoki oglądasz? No kiedyś to wiadomo, że musiałam oglądać, bo co niedzielę się oglądało. Później już trochę mniej, natomiast ja szczerze powiem, że mało telewizji oglądam, bo nie mam czasu albo jestem na zgrupowaniach, gdzie po prostu no jakby odpoczynek, regeneracja, spacer albo drzemka jest ważniejsza, ale śledzę to, co się dzieje, poza tym nie da się ominąć wszystkich informacji na temat skoczków, więc nawet jak nie oglądam, to i tak wiem, co się dzieje. Alek, a ty co tam wróżysz naszym skoczkom w Pekinie? No. Trzymam kciuki. A, czyli tradycyjnie szanse są, rozumiem. Znaczy wiecie co, no ja jakoś nie jestem, być może jestem trochę inny niż większość naszego narodu. Ja nie jestem największym fanem skoków narciarskich po prostu. No tak, bo ty jesteś nie zamierzam tego. To wiemy. Short tracku i lekkiej atletyki, tak. I okej, jakby doceniam, naprawdę doceniam. I tu zupełnie też nie zamierzam ściemniać. No Kamil Stoch wielkim sportowcem jest. I tak kropka. Jest. I jest to wybitny olimpijczyk i mistrz i tak dalej. I jeśli on by zdobył tu medal, czego mu oczywiście życzę, to też byłaby to fajna historia, bo już wiele osób postawiło na nim krzyżyk, tak, prawda, tak. Bo nie skakało mu się, tak. Bo coś tam i tak dalej. No to ja polecam zdobyć tyle medali, ile on zdobył, wygrać tyle zawodów, ile zdobył, a nagle się teraz odradza. I jeśli by się udało, to też było pokazanie, że może niekoniecznie trzeba wszystkich za wszystko hejtować, nawet jak komuś się noga potknie, tylko przyjrzeć się, ile to pracy kosztuje, żeby być w tym miejscu, w którym jest. A po tylu latach jemu też ma prawo skończyć się dobra pasja. I tyle. Natomiast mówię, same skoki, same w sobie ta dyscyplina do mnie nie przemawia, bo,
bo dla mnie jest za bardzo monotonna po prostu, ale, ale jakby okej, okay, no do kotleta kiedyś też przy obiedzie to oglądałem często. Natomiast wolę jednak to też inaczej wygląda, dynamiczną... jak dobrze startują tak. Polacy, to wtedy to się inaczej... Ten, tu ktoś mi zadał, pan Grzegorz chyba, pytanie, dlaczego nie jestem w Pekinie. W Pekinie jest Aleksander i jest Patrycja i to jest najważniejsze, a tak poważnie to komentatorzy tym razem pozostali w ojczyźnie, w kraju i będziemy stąd komentować dla was wszystkie zawody, wszystkie najbardziej nas interesujące konkurencje. Tutaj te sprawy covidowe też odgrywały rolę. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że my na przykład mamy udać się na stanowisko komentatorskie i właśnie też zamiast tam się udać, to udajemy się na izolację, tak? I wtedy jest bardzo, bardzo duży kłopot, ale też ma taki kłopot, że gdyby go coś złego spotkało, no to byłby wyłączony z pracy. No więc to też było podyktowane takimi właśnie względami i myślę, że jest to jakby do zaakceptowania i do zrozumienia. To są moje 11 igrzyska w pracy. I na te 11 nie poleciałem. No, może to jakiś znak. Znaczy ja myślę, że to jest rozsądne akurat w tym konkretnym przypadku. Oczywiście inaczej komentuje się z miejsca wydarzenia, prawda? Inaczej się komentuje z Warszawy, tylko z monitora. To jest rzecz oczywista. Więc też, drodzy kibice, proszę mieć wyrozumiałość, jeśli ktoś czegoś nie zobaczy, ale w czasach naprawdę dziwnych żyjemy. Natomiast rzeczywiście jest to zrozumiałe dlatego, że te monitory przecież i stanowiska komentatorskie są wszystkie otwarte. I nikt sobie nie wyobraża, że komentator będzie komentował w maseczce, no bo po prostu wtedy się nie da mówić już. My musimy wywiady przeprowadzać w maseczce i naprawdę proszę mi wierzyć, że twarz inaczej troszkę się zachowuje, usta inaczej się otwierają i mniej wyraźnie się mówi, no bo tak po prostu jest. W związku z tym dla komentatora, który ma, dla komentatora, który ma mówić 2 godziny, 3 godziny, czy ile te zawody trwają, jest to koszmar byłby. Ale w związku z tym, że nie ma tych maseczek, no to możliwość zarażenia się jest znacznie większa, a potem straty w postaci chorego komentatora są nie do nadrobienia, no bo nie ma tylu specjalistów od danej dyscypliny, co potem jest ze skutkiem dla danej dyscypliny. Długo rozmawiamy, słuchajcie, bo to już ponad godzinę. Będziemy powoli się wyspać. Jeszcze pytanie również do mnie. Ile medali w tegorocznych igrzyskach mogą przywieźć polscy sportowcy, również z łyżwiarstwa szybkiego, bo życzę pani Patrycji jak najlepiej i życiowego wyniku. No to na koniec naszego spotkania, tak, najpierw poprosimy o łapki w górę dla Patrycji, tak, za to, że tyle czasu nam poświęciła dzisiaj, żeby z wami się podzielić swoimi jakby spostrzeżeniami. Piszcie też swoje komentarze pod filmikiem, nie tylko na czacie i zróbmy sobie jeszcze tylko takie, zabawmy się w takie testowanie. Ile medali mogą zdobyć przedstawiciele, może skupmy się na łyżwiarstwie tylko, tak, nam najbliższym. Patrycja, myślisz, że coś tutaj, popatrzmy tak szerzej, nie tylko na short track, który nas bardzo interesuje, ale także na tor długi. I teraz bukmacherzy nasłuchują. Szwagier. O, szwagier. Raz, dwa. Szwagier musi. Ale ja nie powiem kto, ale powiem ile nie medali myślę. Kto? Nie. O dwóch, tak? Ja powiem, że 3. Że 3. Tak. Rewelacja. To ja powiem, że tak, z tych 3 widzę szwagra w sprincie na pozycji medalowej. Widzę twoją siostrę. No i widzę ciebie. Słuchaj, wszystko jest otwarte i przed nami. Ale tak troszeczkę poważniej, to myślę, że na tym torze długim mamy tam kilka możliwości. Oprócz Piotra Michalskiego, to ja bym jeszcze się skupiał właśnie na naszych sprinterkach, na Angelice, na Kai. Też nie wiadomo, co tam inni spróbują zaprezentować. Zobaczymy, co Zbyszek Brudka z Arturem Janickim w tym biegu wspólnym ze startu wspólnego wymyślą, jaką taktykę obiorą, jak to się wszystko ułoży i potoczy. No ale w short tracku też widzę szansę, że w tej całej dramatycznej sytuacji, w tych dramatycznych okolicznościach jednak coś tam dobrego się wydarzy, czy to za sprawą Natalii, chociaż tutaj pewno kibice powiedzą, że najszybciej, nawet jak ona nie startuje na 500, ale może nie tylko Natalii. No i teraz jeszcze Aleksander.
Też myślę, że trzy medale mogą być, mimo że to w tej chwili być może brzmi abstrakcyjnie jakoś tam, biorąc pod uwagę, co się dzieje, ale liczę na to, że to są złe, dobrego początki, krótko mówiąc. Mhm. I wierzę naprawdę w to, o czym mówiłem już dzisiaj kilka razy, że team wsparcia Natalii Natalię wesprze, Natalia stanie na dwie nogi, będzie jechała z napędem atomowym i z rękawicami kurczaka czerwonymi. Tak jest. I Chińczycy pod ścianę zostaną rozbici po prostu, znokautowani. I wiele, wiele dobrego się dzięki temu też wydarzy, bo ten cały team będzie jeszcze bardziej napędzony, żeby udowodnić, żeby pokazać, żeby dla Natalii pojechać i długi tor. I może być naprawdę moim zdaniem ciekawie. Oby tylko już żadne odpukać testy się. Tak. Nie potestowały w nie tą stronę. Tu jeszcze muszę, Patrycja, do ciebie z tym pytaniem, bo Mateusz ponawia swoje pytanie tutaj na czacie. Czy znasz, Patrycja, swoje potencjalne rywalki? No, Patrycja już mówiła, że ona za bardzo tam nawet nie patrzy i ona na przykład nie wie, z którymi dziewczynami wystartuje w tym hicie kwalifikacyjnym, chociaż tam już nazwiska są podane. Więc tutaj taka szybka odpowiedź. A tutaj jeszcze komentarz, panie Alku, ja jestem wyrozumiały tak samo, jeśli chodzi o panów dziennikarzy, jak i sportowców. No to jest odniesienie do tego, co tłumaczyłeś tutaj o te maseczki i tą naszą nieobecność być może na stanowiskach komentatorskich. Faktycznie Alek ma rację, bo trudniej się komentuje tak w dziupli komentatorskiej, patrząc tylko w telewizorek, bo praktycznie widzimy tylko to, co wy widzicie przed telewizorami. No ale taką mamy rzeczywistość. Panie Piotrze, czy będzie pan komentować zawody w short tracku? Tak, będę komentować z Kubą Jaworskim i z Aidą Belą. Już teraz serdecznie zapraszam, a Aleksander będzie przygotowywać materiały, mamy nadzieję, po bardzo ekscytujących, emocjonujących startach naszych reprezentantów, również naszej przesympatycznej Patrycji, która dzielnie wytrzymała z nami tyle czasu. Teraz już będziemy kończyć, bo Patrycja mi mówiła, tak, że to już się zbliża pora mojego snu, ja muszę wypoczywać. Więc tak, dziękujemy ci serdecznie, Patrycja. Jeszcze raz trzymamy kciuki, pozdrów Natalię i wszystkich z ekipy, również trenerów, no kogo tam tylko spotkasz. Dobrze. Jutro po prostu trzymamy za was kciuki. I gdzieś tam jeszcze w trakcie igrzysk, jak już będziemy mieli więcej dobrych informacji, bo takie na pewno napłyną, tak, to wtedy znowu spróbujemy się połączyć. Może też wtedy super, z Natalią. Bardzo chętnie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dobrze? Tak. Dobrze. Co, Aluś? No nic, bo Patrycja z Natalią mają takie podejście do dziennika, że wiesz jakie? Słyszałem, mówiłem ci o tym? Że są też tacy wujkowie w rodzinie, wiem, z którymi czasem trzeba się spotkać. Niespecjalnie za nimi przepadamy, ale czasem z nimi trzeba porozmawiać. Ale wiesz co, ja się trzymam tego, jak Patrycja... A ja słyszałam, że to Natalka powiedziała. Do nas uśmiecha. Patrycja się do nas uśmiecha, to znaczy, że aż tak bardzo nie cierpiała podczas tego spotkania. A myślę, że dla widzów to jest bardzo pozytywne. Trzymamy kciuki za ciebie i całą reprezentację. Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. To do ciebie, Patrycja, wszystko. Dziękuję. O, i jeszcze jedno ważne. Pięknie wyglądasz, Patrycja. I tą informacją, tym przekazem kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Będziemy się spotykać w następnych dniach, ale słuchajcie, na razie nie wiemy, o której godzinie, bo musimy to wszystko jakoś skoordynować z naszymi obowiązkami zawodowymi, Alka, moimi, no i obowiązkami naszych sportowców, bo o różnych godzinach trenują i startują, ale będziemy was oczywiście o tym wszystkim informować, a na dziś to wszystko. Patrycja, dziękuję. Dziękuję. Miłych snów, dobranoc. Alek, dziękuję. Dobranoc, śpi dobrze. Dzięki. Do zobaczenia. No widzimy się jutro, Patrycja, tak czy inaczej już niedługo. Tak jest. Cześć. Do zobaczenia. Hej. Pa, pa. Pa.